Cześć. Cześć moi drodzy, witamy Was po dwutygodniowej przerwie. Dzisiaj będziemy mieli z dzięciołem, bo ja dzisiaj mam rzemieślnika, który puka. Ja też mam, u mnie ktoś robi remont, ale akurat teraz przestał, także pewnie usłyszeli, że będziemy nagrywać i się ucieszyli. Mnie będzie znacznie lepiej słychać to pukanie. No dobra, no słuchajcie, no to kurczę, warunki są takie, jakie są, kwarantanna, jest trudno, jak się komuś nie podoba, może nie oglądać. Zacznijmy może od tego, co w poprzednim tygodniu jeszcze nam umknęło ze względu na to, że nie było tygodniówki, czyli od Redmi 9, Note 9 i Redmi Note 9 Pro. No jeszcze był jeden na dokładkę, ale to po kolei. Mi Note 10 Lite jeszcze był na dokładkę. W ogóle słuchajcie, dowiedziałem się, że te telefony niebawem będą miały polską premierę w przyszłym tygodniu. Czyli pewnie znowu będziemy o nich mówili. No, to jeszcze pewnie o nich pogadamy. Ale to może Jacek powiedz parę słów, nie? Bo... Znaczy, Redmi 9 to jest Helio G85. IPS-owy wyświetlacz, 6,53 cala, Full HD+. Z pamięciami jest tak, że nie wiem, powiem szczerze, co będzie w Polsce, natomiast są trzy tiery, zdaje się. Jest 64 flesza, 128 flesza i 3 chyba i 4 ramy, jeżeli dobrze pamiętam. No czekaj, mogę sprawdzić. Jest 48 megapikseli plus 8 plus 2 dwójki standardowo, z przodu 13 megapikseli. Sam smartfonik wygląda niebrzydko, może trochę przypominać, nie wiem, no z tyłu ma kwadratowy układ aparatu w każdym razie w centralnej części obudowy, także sami zdecydujcie, co przypomina, ja nie będę podpowiadał. Natomiast z przodu ma dziurkę po lewej stronie na górze, jest aparat, ta dziurka nie jest jakaś straszliwie wielka, podstandardowa. No i baterię ma, zdaje się, fajną, bo... Słucham? Baterię ma też dosyć fajną, nie wiem, czy już o baterii powiedziałeś, bo kurczę się... 5000, tak. 5000 tam skaczy. Zresztą w zasadzie, no co, no Pro, wiadomo, Pro jest z kolei z wyższym modelem, ma Snapdragon. Fajnie, że tam jest Snapdragon, tak? Tak, ma Snapdragona 720G. Próbuję się doczytać, czy baterię ma taką samą, czy inną. Baterię ma identyczną. Baterie ma identyczną. To ma wyższe ładowanie. Wyświetlacz ma troszeczkę większe, bo to jest 6,67, też Full HD+, oczywiście. Jeżeli chodzi o pamięć, to jest podobnie. Tak, ale ma szybkie ładowanie 30-watowe. RAMu jest 6 giga, ładowanie tak, 30 watów, w zasadzie tyle. Jeżeli chodzi o konstrukcję, to one są bardzo podobne, bardzo się przypominają, poza tym, że wersja Pro, ta globalna, ma kamerkę po środku, a wersja podstawowa ma kamerkę w górnym rzędzie. Mają NFC, przynajmniej te, które będą u nas, ale podawali, że NFC zależy od rynku. Więc gdyby wam przyszło do... Wersja globalna ma mieć NFC, tyle wiem. Ale gdyby wam przyszło do głowy sprowadzenie tego telefonu skądinąd, no to się upewnijcie, że ma oczywiście pod warunkiem, że wam na tym zależy. No i mają mini jacki jeszcze dodam, bo to też jest. Znaczy, warto sobie wyrobić takie przyzwyczajenie, szczególnie jeżeli się kupuje na Dalekim Wschodzie albo w krajach egzotycznych, albo nawet chociażby w Rosji, która też jest poniekąd krajem egzotycznym, żeby za każdym razem sprawdzać istotne funkcje. Dokładnie. Dlatego, że wersje potrafią się między sobą różnić. Wersje globalne są inne od wersji chińskich, a wersje chińskie są inne od wersji indyjskich bardzo często. I się okazuje, że człowiek się spodziewał, że będzie tam coś na 100%, bo to przecież oczywiste. Okazuje się po dostaniu smartfona, że nie ma. Dlatego szczególnie w przypadku NFC zwracajcie uwagę. Wiecie co, ja myślę, że więcej wam o nich powiemy po polskiej premierze, bo wtedy będziemy mieli ceny też polskie, będziemy się mogli do tego jakoś odnieść. Tak, ja właśnie tak się wtrącałem, że jeszcze jeden model był na dokładkę, ale to już jest inna seria, tak? Mi Note 10 Lite. Z tyłu prostokątna oprawka aparatu i to dosyć wielka. I co my w niej mamy? Muszę przewinąć, bo oczywiście nie mam tego w głowie. Pewnie cztery aparaty i podwójne lampy błyskowe. Jest główna jednostka 64 megapiksele, jest ósemka, piątka i dwójka. I to jest, ta ósemka to jest szerokokątna, natomiast piątka jest tylko niestety odpowiedzialna za głębię. Dwójka jest do makro. Właśnie dziwnie zrobili, że dwójkę dali do makro, nie, a piątkę do pomiaru tła, nie? Tak bez sensu.
To jest prawdopodobnie ta piątka ma duże piksele po prostu w odpowiednią ogniskową. 3,47 cala AMOLED z rozdzielczością Full HD, wsparciem dla HDR10. Z tyłu szkiełko pozaginane, czyli tak jak w zasadzie w dziesiątkach tych głównych. No i znowu Snapdragon 730G. Jeszcze próbuję tutaj popatrzeć, jaką pamięć ma. Dwa tiery pamięci są. 64 i 128. Jest też NFC i tutaj nie mówili nic o jakichś różnicach, przynajmniej nie udało się łapać. Jest pilot podczerwieni. No i akumulator 5260 z ładowaniem 30W. No to także spoko. A ile może to będzie kosztować? Może Was zainteresować to, że na wyświetlaczu jest Corning Gorilla Glass 5. Ma szybkie ładowanie 30W, Adaś pewnie mówił. Tak, UFS-a 2.1 pamięć i DDR-a 4, jeżeli chodzi o RAM, także nie jest to high-end. Tak, 350 albo 400 euro, zależnie od pamięci. Ile u nas, kurczę, no to jest zagadka, ale tak teraz ostatnio dzisiaj błysnęły newsy, że Xiaomi tak mocno u nas obrosło w piórka, więc no mam poważne obawy co do tych cen. Ale zobaczymy, no. Tak, chodzą słuchaj, że Pocophone 2 będzie najdroższy do tej pory w serii. No zobaczymy, ale to Poco też w przyszłym tygodniu. Tak. Wróćmy do tego, co w zeszłym, a nie dwa tygodnie temu. I zacznijmy może od tego, na co czekaliśmy bardzo długo, ponieważ premiera była chyba przekładana ze dwa razy, nie? Na co ty czekałeś? Co? Na co ty czekałeś? Bo ja chyba tylko już na zmiłowanie. Ja na nic nie czekałem. Branża czekała i to branża nie polskojęzyczna, tylko anglojęzyczna głównie czekała na Meizu 17. A no tak, no przecież, no tak. Myślałem, że kurczę o czymś. No tak, rzeczywiście. Dzisiaj się pojawiły rocznicowe modele. Meizu ma 17 urodziny i sobie na urodziny zrobił taki prezent. Ładne te telefony są, po prostu są ładne. Oba mają super AMOLEDy Samsunga, o czym było dosyć głośno przed premierą. Jeżeli chodzi o myśli dedykowane, coś te AMOLEDy. Nie. Tak tam się oba są 6,6 cala. Oba są Full HD z plusem. Oba pracują na częstotliwości 90 Hz, jeżeli sobie ktoś zażyczy. Oba mają Snapdragona 865. Różnice zaczynają się w przypadku pamięci i w przypadku aparatów fotograficznych. Mhm. Tak, w zasadzie tylko tym się różnią. W przypadku pamięci oba mają te same tiery, znaczy inaczej, oba obsługują te same pamięci, to jest 8 giga RAM-u, 128 flesza albo 256 flesza, z tym, że Pro chyba nie ma 128 rzeczywiście. No, wpisałem sobie tutaj, ale wydaje mi się, że nie. Ci mówię, Pro, a jakże ma 128, tak. Przynajmniej tak pokazuje cennik, bo mamy 8128 w Pro, i 12,256, nie ma nic pomiędzy. No to przy kolei dobrze wpisałem. Tak. Natomiast różnią się, jeżeli chodzi o wersję pamięci, dlatego że o ile w obu jest ta sama pamięć masowa UFS 3.1, o tyle w wersji podstawowej jest DDR4, w wersji Pro jest już DDR5, w związku z tym jest troszeczkę fajniej. Bateria też jest w obu taka sama, 4500, już przechodzę do aparatu. A z ładowaniem, ładowanie się różni, dlatego że w obu co prawda jest przewodowe 30W, natomiast wersja Pro ma do tego jeszcze ładowanie bezprzewodowe, też blisko 27W. I teraz jeżeli chodzi o aparaty... Przednie takie same. Słucham? Przednie są takie same, także zaznaczmy, że mówimy o tylnych aparatach. Przednie są takie same, z przodu jest 20 w obu smartfonach, natomiast z tyłu. Główny jest też podobny, czyli to jest 64 megapiksele matryca Sony. I teraz tak, w wersji podstawowej jest 12, prawdopodobnie tele, dlatego że Chińczycy dziwnie o tym piszą, ale ona powinna być z teleobiektywem. Albo portret, ustępny. Wiesz? Słucham? Albo wejdę ci słowa, albo portret. Bo jak popatrzysz dalej, to ci się wyjaśni, w czym rzecz. Nie ma TOF-a.
Tak, to znaczy to prawda, że nie ma, natomiast TOFA można realizować tak naprawdę każdym aparatem, który się do tego nadaje. To są cztery w związku z tym. Nie jest potrzebny dedykowany aparat do rozmywania tła, no, naprawdę. Dokładnie, tak. Ja dokładnie. Lepszy nawet jest portretowy, bo tam chyba może. Bo nie podali ogniskowej, przynajmniej ja nie zauważyłem, nie? Bo to by wiele by wyjaśniło. Nie podali ogniskowej, natomiast mówię, dziwnie opisują, dlatego że opisują podobnie jak wersję Pro, która ma tele na 100%. Dokładnie. Natomiast nie ma de facto słowa tele, w związku z tym wiesz, to jest teleobiektyw. Biorąc pod uwagę, że na przykład portretówka ma 50 mm, a standardowy 28 na przykład, no to można uznać, że ten portretowy jest już tele, bo ma więcej niż obiektyw o szerszym kącie widzenia. Nie wiem, ja to jest moje domniemanie, bo próbuję sobie to jakoś wytłumaczyć, wiesz, ten miks z tymi aparatami w tych telefonach. No. W każdym razie na pewno jest 8 szerokokątna i 5 do tak. Zdjęć makro. Tak, tak. Na 100%. W przypadku z kolei wersji Pro mamy ten sam podstawowy 64 plus szerokokątny z matrycą 32 megapiksele plus 8, która tutaj na 100% ma obiektyw tele. Tak, plus podanie ogniskową, nie? Plus 03, która jest kamerką Time of Flight. Dokładnie. Dziwnie to trochę ułoży, bo w zasadzie trudno powiedzieć, żeby ten 17 ten aparat był jakiś słabszy, jest po prostu inny, nie? Tak, oczywiście. Bo w Pro, właśnie też zauważyłem, że w Pro jest w specyfikacji przypisany, no funkcja makro jest jakby pełniona przez obiektyw szerokokątny, tak? Często to jest stosowane, więc to nie jest nic nienormalnego, natomiast no dziwnie to ułożyli, tak? Żeby było trochę biedniej, ale nie dużo bardziej biednie, a mówię, nawet ja bym powiedział, że jest jeden kij. Równoważne są te aparaty. Jest problem, bo w momencie, kiedy ja zaglądałem, nie widziałem jeszcze cen. Gdyby ja już mam cenę. Gdyby przeliczyć 17, bo 17 ceny są, na złotówki to by było 2200-2400 w zależności od tak? Kieru pamięci na żywca, z VAT-em 2820 albo 3080 na Polskę. Dokładnie. Na żywca z yuanów, tak? No tak, natomiast to ja powiem o cenach Pro. No to powiedz o cenach Pro, bo jak ja zaglądałem, to była zaślepka pod tytułem 9000. Nie, bo co później wskoczyły. 2600, tak licząc na żywca i 2800 też licząc na żywca, czyli bez VAT-u. VAT sobie doliczcie, bo ja słabo liczę, także nic z tego nie będzie, ale jeszcze jest jedna wersja. Wersja lotniskowiec. To jest taki tematyczny model. To jest w zasadzie 17, tyle że tylko w tej wyższej kompletacji pamięci 8 plus 256. Która ma jakieś tam tematyczne tapety związane z lotniskowcami, ma temat na pleckach, a poza tym to się w zasadzie nie różni, no i tyle, że jest droższa 4300 juanów, czyli 2560, tak licząc wprost, czyli w zasadzie kosztuje tyle, co słabszy wariant 17. Od wersja designerska. No, jak chcecie, to możecie. No tam jakieś pierdółki dokładają odznaczki. Nie kumam, bo tam no, po chińsku to było i też nie było czasu, żeby wszystko tłumaczyć, ale jakieś pierdółki dorzucają. Pokrowie są. Smartfony oczywiście wyglądają bardzo fajnie. No kwestia tego, w jaki sposób się będą sprawdzały, to są raz, że kolory są bardzo ładne, obie wersje są w bieli na przykład. Właściwie te przy Pro to jest taki błękicik, znaczy taki nie, pistacjowy bardzo jasny. Tak, bo ja to nazywam seledynowy, ale to wiesz, faceci se mogą o kolorach pogadać. Ale oba mają wersje jasne, ta wersja podstawowa ma również ciemniejsze. No przepraszam was bardzo, nie wyciszyłem telefonu niestety. Nie, one się podobają, dlatego że nie mają kurczę prostokątnego kurczę placka na plecach, tylko mają fajną taką symetryczną ramkę. Ja nie powiem, co mi to przypomina, ale tak, kurczę, no takie jakieś dziwnie podobne, tylko że w Meizu jeszcze ładniej te aparaty są rozmieszczone, bo są symetryczne naprawdę. Po środku jest dioda cieniowa. Do złudzenia przypominają nowe TCL-e. O tak, tylko że wiesz co, TCL-e mają te aparaty jeszcze fajnie wkomponowane, bo przynajmniej ten jeden z modeli miał tak nawet jest zlicowany z tą tylną sianką.
A tutaj jednak jest taka wystająca opraweczka. Wystają, tak. Ale jest to ładne, kurde, no ładne te telefony są. No. Natomiast ciekawostką tutaj jest to, że lampa błyskowa ma 6 diodek. Jest okrągła, ta znana miłośnikom Meizu, specyficzna dla marki, z 6 diodami LED doświetlającym. Tak, no wiesz, to jest dla portretów, bo jak sobie portretujesz, taki fajny błysk wokół pierścionek taki wychodzi, to no poważnie, to tak no, pewnie pod tym kątem było zrobione, ale jest to ładne, no po prostu. Lepiej wychodzi, jak ma się trochę większe to kółko, ale tak. No jak, nie można mieć wszystkiego zawsze pod ręką, tak? Nie nosimy lampy pierścieniowej w kieszeni prawdziwej, nie? Wystarczy to, co w aparacie. Kolejna taka była jeszcze, właśnie, mów. Popierdółka Oppo A92, tak naprawdę identyczna jak Oppo A72, tylko z inną pamięcią. W Indiach wyszło, z przelicznika wynika, że tam 1125 zł bodajże, bez VAT-u, przeliczane na żywca z rupii indyjskich. Ja wam przypomnę, jako że to jest 6,5-calowy Full HD smartfonik, godny uwagi o tyle, że ma baterię 5000 mAh, tak? Natomiast tutaj jest również atrakcyjna pamięć tej wersji 92, bo jest 8 giga RAM-u, 128 flash. Czy będzie u nas? Nie wiem, no ale przyszły A52, 72 do nas, więc może i ten też przyjdzie. Pytanie, jak go wycenią. Chociaż z drugiej strony, nie wiem, bo 72, no tak jak Jacek powiedział, różnic wiele nie ma, więc tyle, żeby był kolejny model, bo się szerszy portfolio. Z tego, co widać ze specyfikacji, to tylko pamięcią. No, w zasadzie, no co oni tam jeszcze mogli? W softie coś zmienić ewentualnie. Z kolei w Malezji też się ukazała, to też egzotyka. Dosyć dziwna, tak, egzotyczna popierdółka Vivo Y30 z wyświetlaczem 647 HD+, z Helio P35, 128 flasha, 4 RAM-u, też 5000 mAh, także to jest sympatyczna rzecz. Z aparatami 13 plus 8 plus 2 plus 2, z przodu z 8 i poniżej 1000 zł, gdyby można skupować 880 mniej więcej złotych. Tak, przeliczając na żywca znów, więc kurczę, byłaby szansa na 3,9 przy tym telefonie, a wygląda na bajerze. No i tak to Vivo, kurczę, wchodzi na ten nasz rynek, wchodzi, jakoś wyjść nie może, pewnie czekałem do końca, że tak powiem, ograniczeń związanych z epidemią, myślę. To też mi się tak wydaje, no trudno jest wchodzić w takim okresie na jakikolwiek rynek z jakimkolwiek produktem, bo to na dzień dobry się ma minus 50% do rozpoznawania. Albo lepiej, no idźcie na ulicy, zapytajcie, kto słyszał w Polsce o marce Realme, tak, a miało premierę, nie, jakiś czas temu. Jedźmy dalej, bo była taka jeszcze jedna premiera, też taka dla mnie, moim zdaniem, też pieruńsko dziwna. LG pokazało średniaka, który kosztuje trochę jak flagowiec i pokazywało go tak na raty, bo no, były zapowiedzi, tak najpierw pokazali zarys designu, mówiliśmy o tym. Później wszedł w zasadzie już komunikat prasowy był, przy czym tam czegoś tam, niektórych danych nie podali. Potem podali ceny kolejnego dnia i potem właściwy już komunikat, czyli telefon wjechał na stronę. Jacek ma całą specyfikację w katalogu i w zasadzie, no, czy próbuję coś dobrego o tym telefonie powiedzieć. Jest ładny, ale taką ma formę dosyć prostą, taki skandynawski design. To znaczy jedną rzecz złą można o tym smartfonie powiedzieć, bo ja akurat do specyfikacji nie mam się do czego przyczepić, jest całkiem okej. Okay, natomiast bardzo poprawny do ceny, która na żywca przeliczana z koreańskiej waluty to jest ponad 3000 zł, 3080 zł. Właśnie. To jest cena potworna. Z jednej strony pomyślałem sobie, widząc pierwsze rendery tego smartfona, że wypadałoby LG pochwalić, że wreszcie ktoś się tam obudził. Wreszcie ktoś pomyślał, żeby może smartfony sprzedawane te nie z najwyższej półki również były atrakcyjne dla oka i atrakcyjne dla ręki, żeby ładnie wyglądały, żeby ten design był podciągnięty. Pomyślałem, świetny kierunek, tylko nie z taką ceną. On ma bardzo fajny wyświetlacz OLEDowy, 6,8 cala, czyli to jest blisko 7-calowe bydle, duży smartfon, z nietypową rozdzielczością, bo 1080x2460, ze Snapdragonem 765,
Z jednym tierem pamięci jest podawane 128 flesza i 8 giga RAM. To jest okej, no w porządku. 4300 mAh bateryjka z ładowaniem Quick Charge 4+. Fajny zestaw, całkiem aparat. Może nie genialny, ale do przyjęcia, bo tam jest 48 plus 8 szerokokątna plus 5, ale 5 też tylko do rozmywania tła, do niczego więcej. Z przodu z kolei 16 megapikseli. Za coś takiego LG żąda, przynajmniej w Korei, w przeliczeniu na żywca ponad 3000 zł. Nie wydaje mi się, że u nas było taniej. Dobry kierunek, jeżeli chodzi o design, natomiast cała reszta, znaczy cena, sorry. Wiesz co, bo to mogło być tak, on miał zastąpić serię G, czyli też w zasadzie flagowo minie ten. No i pewnie gdzieś się coś rozminęło, dział marketingu ustalił cenę, że sprzedajemy telefon tam za 3 z groszami, a dział techniczny opracował ten telefon i się po prostu nie zgrali, bo jedni drugim nie powiedzieli, co to ma być, i ci zrobili średniaka, a ci ustalili cenę dla flagowca. No i tak jest. Jest troszeczkę tak, że Korea dostaje bardzo często lepsze wersje poszczególnych smartfonów. Chiny też. Natomiast tam smartfony są bardzo drogie rzeczywiście. Także możliwe, że ta cena została ustalona specjalnie dla Korei. Natomiast jeżeli, jest szansa, powinien pojawić się globalnie, to ta cena będzie jednak troszeczkę bardziej stonowana. Mam taką nadzieję przynajmniej. Co, ja sobie takiej nadziei nie robię, bo próbuję sobie przypomnieć taki przypadek, żeby telefon, który w Korei był drogi, był znacznie tańszy w dystrybucji globalnej. I nawet jak, kurczę, tak, no dobra, ja nie mam pamięci do liczb, wiecie, ale zdaje mi się, że jak tak sobie próbuję przypomnieć cenniki poprzednich LG, to jak jakiś model był drogi tam, to również u nas nie był jakoś atrakcyjny cenowo. Ale wiadomo, no nic tak nie taniej, nic tak szybko nie taniej jak smartfon LG, także ja myślę, że na premierę to po prostu przysolą cenę, a potem on będzie coraz tańszy i w końcu się zrobi ta cena naprawdę mega atrakcyjna, bo w przypadku LG już nieraz mieliśmy z czymś takim do czynienia, tylko nie ma co się napalać na telefon zaraz po premierze, tylko trochę odczekać parę miesięcy. No. Taki bym przyjął, że tak powiem, schemat postępowania w przypadku tego. On do tego w Korei jest znacznie bardziej atrakcyjny niż u nas, dlatego że obsługuje 5G. U nas, no, ale to, u nas to co? No? 5G nikomu nie robi, w związku z tym jeszcze, ta cena jeszcze nie w tym zaczyna być przerażająca. Jeszcze nie w tym roku, także... Dobra, lećmy dalej, bo kurczę, może powiedzmy, co u nas na podwórku sobie, bo w zasadzie, no nie tylko u nas, tak, bo była premiera dwóch modeli Huawei, w zasadzie światowa, no i zaraz potem Polska tak dosyć sprawnie, szybko dali. Bardzo szybko rzeczywiście pojawiły się na drogie telefony. Ta premiera była zapowiadana, także to było w jakiś sposób planowane. Huawei bardzo fajnie postąpił, dlatego że zorganizowali konferencję prasową online na wiele osób za pomocą oprogramowania takie do wideokonferencji. Zresztą z tego samego, z którego my w tej chwili korzystamy. No? Tak. I było to rzeczywiście bardzo sympatyczne. Można było zadawać pytania, można było dopytywać o szczegóły dotyczące, bo poza smartfonami zadebiutował także tablet, dwa odnowione ultrabooki i tyle chyba. Ale słuchawek nie było? Słucham? Słuchawek nie było, bo jeszcze mi się zdaje, że a może to na świecie. Nie, bo gdzieś tam się mignęły jakieś słuchawki, ale może mi się zdawało. Zadebiutował na polskim rynku Huawei Y6P. To jest raczej niższa półka z Helio P22. Ma wyświetlaczek 5,45 cala. O rozdzielczości HD+, zresztą oba są w rozdzielczości, pracują w rozdzielczości HD+. Pamięć 32 flesza, 2 giga RAM-u, bateryjka 3000 mAh, troszeczkę powyżej, bo tam jest 320, 8 megapikseli z tyłu, 5 megapikseli z przodu, pojedyncze aparaty i tu, i tu. I to właściwie tyle, ile można na temat tego w telefoniku powiedzieć. To jest konstrukcja budżetowa jednak mimo wszystko. I taką ma cenę, dlatego że w tej chwili w przedsprzedaży od 7 do 24 maja można ją kupić za 399 zł i dodają do tego, jeżeli oczywiście ktoś sobie życzy, opaskę Band 4e, też Huawei, oczywiście za złotówkę sobie można tego smartfonika dokupić. Bo ty mówiłeś o,
5P, bo zdaje mi się, że powiedziałeś 6P zapowiedziałeś, ale to dobra, okej. Okay. Dobra, dobra. Jeżeli chodzi o Y6P, to jest troszeczkę droższa i troszeczkę jakby bardziej zaawansowana technicznie, nie to, żeby jakoś bardzo mocno. Ale to nadal jest średniak. Tak, to jest, znaczy tak, no, możemy powiedzieć, że średniak. O, ja go nawet tutaj mam, czekajcie, muszę zobaczyć, czy widać, bo mam... Nie widać. Wyłączoną aplikację. A u mnie sąsiad widać wrócił ze sklepu z wiertłami udarowymi, bo znowu nie. Nie widać, bo mam włączoną tą. Mam włączoną. O, to trochę lepiej widać. To prawda mało ostro, ale go widać. Jest ładny dosyć, bo taka fajna, fajny tył ma i tak dalej. Ale to tworzywo, nie? Mam? Tworzywo z tyłu, nie? Tak, to jest tworzywo. W ogóle sprawia wrażenie troszeczkę plastikowego w przypadku ramki, ale jest ładny. Mnie się podoba. No, jest fajny, no to też nie wymagajmy, żeby był ze szkła i metalu, no. No więc właśnie. Świeci też ładnie, nie wiem, czy będzie widać, jak świeci, no, jak tylko, nie widać, bo jest za jasne. W każdym razie świeci bardzo jasno, jest sympatycznie dosyć zrobiony. I tutaj z kolei jest 6,3 cala, też HD+, tak jak wspomniałem. I też Helio P22, jest więcej pamięci, bo 64 flesza i 3 giga RAM-u. Jest bateria i ze względu na tą baterię ja bym do niego namawiał, bo to jest 5000 mAh, znaczy bardziej niż do i5, bo to jest 5000 mAh z ładowaniem niestety tylko 10-watowym i z małą ładowareczką, która jest tutaj w tym, ale jednak. Z tyłu jest 13 megapikseli, plus 5 szerokokątny, plus 2, z przodu jest 8. Ma NFC, co jest istotne ale... u nas, bo ten poprzedni NFC nie ma. Znowu uwaga, niekoniecznie na każdym rynku, tak? Nie, nawet na pewno. Na karcie macie napisane, ta wersja, która jest sprzedawana u nas, NFC ma i to jest, jeżeli dobrze pamiętam, jedyna wersja. Ona ma chyba N-kę w nazwie, w tej literowo-cyfrowej. Mhm. Ale sprawdźcie na karcie, upewnijcie się, natomiast jeżeli kupujecie skąd inąd tego smartfona, to on może nie mieć NFC. Tylko w tym przypadku, no to NFC to tak jest trochę sztuka dla sztuki, przynajmniej na razie, bo w tej chwili jeszcze tym telefonem nie da rady zapłacić, no bo Google nie ma namaszczenia. No więc mam dla Ciebie, mój drogi, newsa, dlatego że każdy, kto ma mBank, w tej chwili już za moment będzie mógł sobie ściągnąć aplikację mBanku i normalnie płacić również zbliżenią. Okay. Dobra, czyli jest światełko w tunelu, tylko że to światełko to tak, no... To znaczy, to jest oficjalna informacja. Nie, ja nie mówię, że nie, ale podali konkretny termin, czy to będzie za miesiąc, dwa miesiące, trzy, czy... Tak? Nie podali konkretnego terminu, natomiast jest tak, że no jakby podali informację, że mBank No, czyli jeżeli macie mBank, to... Trzeba troszeczkę poczekać, diabli wiedzą przy której aktualizacji, ale ten mBank będzie można sobie zainstalować, ta aplikacja będzie funkcjonowała. Z API Huawei'a, nie Google'a oczywiście, bo w normalnych smartfonach z Androidem to bazuje na API Google, tutaj bazuje na API Huawei. W związku z tym jest światełko w tunelu, oni mówią również, że gadają z całą resztą innych banków i że te inne banki są zadowolone, że nie czekają, aż ktoś za nich coś zrobi, tylko rozmawiają i próbują pomóc w tym, żeby ta aplikacja, zresztą w swoim interesie. No, także jest nadzieja, że w dłuższym jakby terminie większość banków po prostu trafi, albo wszystkie trafią i będziemy was tego korzystać. O cenie nie powiedziałem, cena jest o 200 wyższa niż w przypadku i5. To jest 600 zł, 599 w okresie tym promocyjnym 7-24 maja. I do tego band 4 dodają w promocji za złotówkę również. No tak, taka rekompensata trochę za, powiedzmy, niedogodności związane z brakiem Google. Macie opaskę, telefon. Może, to znaczy ja podejrzewam, że ceny głównie są. Oni... No tak, no ceny też. Tłumaczyli. Podobnie było przy poprzedniej premierze Huawei. Ja powiem szczerze, że w rezultacie nie wiem, że to są ceny, na pewno są to ceny zalecane do sprzedaży. Natomiast czy one zostaną po tym okresie promocyjnym, to nie jestem w stanie Wam powiedzieć. Tam było różnie poprzednim razem. Kurczę, wierci sąsiad wiertłem udarowym. Nie wiem, na ile Wy to słyszycie, ale to u Jacka miało być głośno, tymczasem wyszło, że u mnie. Już się ucieszyłem, że ten, nie powiem kto, skończył remont, a facet mi tak wierci od miesiąca. Adaś, ja nie słyszę, także możliwe, że mikrofon... Może nie słyszycie, ale ja za moment dostanę szmergla tutaj. Natomiast do tych ultrabooków odnowionych, które sprzedają w tej chwili, dorzucają z kolei smartfony. Nową 5T i
jeżeli dobrze pamiętam, P30. Także tylko, że to są już kwoty, także tam dorzucenie smartfona nie dziwi. Tam już, to już, ale no laptopach my serwisu nie prowadzimy, to jak was interesuje, macie podlinkowany artykuł tam. Jacek dosyć. Nie, to raczej na takiej zasadzie, że jeżeli ktoś i tak kupuje smartfona, czy i tak kupuje laptopa, a potrzebuje mieć tego smartfona, to może sobie zajrzeć. Macie newsa, są infografiki, można wszystko zobaczyć. Dokładnie, pod warunkiem, że oczywiście się decydujecie na sprzęt akurat tej marki, a nie innej, bo to już... To znaczy, ja powiem szczerze, że mogę X-a polecić, tylko że to jest cena potworna. Dlatego, że X-a miałem w użytkowaniu i jest to rzeczywiście ultrabook z najwyższej... Patrzę na tą cenę i... Chętnie bym miał, tylko nie stać mnie zwyczajnie na niego, a pożyczki nie będę brał sobie. Tańszy chyba wyjdzie. Co? Ja bym akurat chyba wolał coś pod Windowsami niż Mac. Jeden lub dwa inne lewatywę, jak mówię. No cóż, jeżeli Windowsy są lewatywą, to jakoś zacisnę zęby i dam sobie. Dobra, jak już jesteśmy przy Huawei'u, to jeszcze nadchodzi kolejny model, z którym też są fajne jaja, bo on miał się nazywać inaczej. Co prawda zmiana nie jest duża, bo miał się nazywać 10X, a się będzie nazywać X10, a podobno ta zmiana zaszła z powodu innego producenta, który niebawem pokaże telefon, który właśnie się będzie nazywał 10X. No i zmienili nazwę. Telefon poszedł do certyfikacji... Też chińskiego producenta. Tak, zresztą też chińskiego, dokładnie. Ten nowy Honor X10 W10X trafił do urzędu TENA chińskiego, no i dzięki temu Jacek mógł już wrzucić karty do katalogu, bo w zasadzie miał pełne dane i dosyć takie rzetelne, bo to jednak urząd, no a urzędom ufać trzeba, prawda? To znaczy jest tak, ja chciałbym powtórzyć po raz kolejny, coś co trafia do TENY, trafia później na rynek. Jeżeli TENA podaje jakieś dane, te twarde, to one trafiają później na rynek, czyli to co, ja dlatego nie zaznaczam jakby na karcie, że to jest wstępna specyfikacja. Dokładnie. Dlatego, że to jest oficjalna specyfikacja producenta podawana do poważnego urzędu telekomunikacyjnego chińskiego. Tam nie ma miejsca na przekręty, w związku z tym taka specyfikacja, jaka jest w TENie, będzie później w sprzedaży. Dokładnie. I w przypadku tego Honora to jest... Jedyne, czego nie wiemy, bo zdjęcia są niestety kiepskie, oni tam nawet specjalnie w tych zdjęciach zakrywają, taką morę robią, żeby nie było widać, nie widać przedniego aparatu, jaki on będzie. Prawdopodobnie w ekranie, prawdopodobnie to będzie dziurka, ale chyba jest gdzie? Nie. Bo ja sobie to zdjęcie tam na różne sposoby próbowałem obrobić i zauważyłem na jednym z nich taki kurde jakby wstawiony prostokąt, po środku na wszystkich są wstawione zaślepki, na dole i na górze, żeby nie było widać, jaki jest duży ekran, żeby nie było widać, gdzie jest przedni aparat. Na wszystkich to jest taki, kurde, nie wiem, z jakiego gatunku to jest nonsens, bo skoro pokazują tył i boki telefonu, to jaka tajemnica jest z przodu? No wiadomo, że tam będzie większość ekran zajmował i tyle, no. No ale dobra, zostawmy ten urząd, może powiedzmy, co ten telefon ma, bo ma też tak w sumie nie najgorzej wszystkiego. Specyfikacja wygląda rzeczywiście bardzo fajnie. 6,6 Full HD Plus wyświetlacz, 663 dokładnie. Kirin 820 to jest mocny procesor Huawei. Bardzo dużo wersji pamięci, w związku z tym bardzo możliwe, że ten smartfon nie wyjdzie tylko pod jedną nazwą. I tam będzie tam 4 albo 6 albo 8 giga RAM-u, 64, 128 albo 256 flesza. Bateryjka 4200 podaje TENA zawsze podaje minimalną pojemność baterii, czyli docelowo będzie około 4300 bateria, może być 4300 z hakiem. Mhm. Aparaty fotograficzne z tyłu mają być 3, przynajmniej 3 są podawane w TENie. Tutaj może być lekkie omsknięcie, może się trafić czwarty, ale raczej nie, bo na zdjęciach się przyglądałem bardzo mocno. Tam jest raczej znaczek AI, a nie czwarty aparat, chociaż wygląda jak czwarty aparat, ale to jest tylko logo. Tak, ale wiesz co, jest coś jeszcze na tym zdjęciu egzemplarza w kolorze niebieskim, ale no nie będę gdybał. Jeżeli to będzie pewnie jakiś TOF może do rozmywania tła, czy coś takiego, no. Nic innego mi w tej chwili do głowy nie przychodzi.
chyba wszędzie w X10 tej podstawowej wersji są trzy aparaty, ale nie wykluczam, że może się trafić coś więcej. I to będzie matryca 40 megapikseli plus 8 prawdopodobnie szerokokątne, ale to mówię prawdopodobnie zaznaczając, bo ten na tego nie podaje, plus dwójka, która będzie albo do rozmywania tła, albo do makro, bo jak, tak jak Adaś już dzisiaj wspomniał, szerokokątny może być używany do rozmywania tła również. Mhm. Jeszcze wspomnę, że gniazdko na kartę będzie w tym telefonie, ale na tą kartę Huawei, czyli nano memory, nano SD, nazwijcie to jak chcecie. Okej. Okay. I do tego jeszcze 16 megapikseli z przodu aparatu. Nie wiadomo jak umiejscowione, bo mnie niestety no, nie... No pokażę nam tego. O 5G mówiłeś, tak? Czy nie mówiłeś? No jeżeli jest 820, to jakby się narzuca, ale tak, obsługuje. Nie, 5G. No będzie 5G, bo Zotena podawała te częstotliwości. I cóż nam zostało na koniec, proszę pana? Może znowu LG jeszcze wspomnimy, ale tak trochę kronikarstwo. Bo ty mówiłeś o LG, natomiast nie polecieliśmy właśnie z drugim modelem, który LG zaproponowało. To jest to jakaś niezwykle ciekawa rzecz, bo premiera miała miejsce w Stanach Zjednoczonych, czyli na rynku u nas mniej dostępnym chyba niż chiński. I tam zadebiutował model K51 z wyświetlaczem 6,5 cala HD+, z Helio P22, trochę taka specyfikacja jak tego Huawei'a i5P. Też jest P22, 32/3 RAM-u, 4000 mAh, bateria jest lepsza. Z tyłu 13 plus 5 szerokokątny plus dwójeczka, z przodu 13 megapikseli i tak jak Adaś przeliczył, marzywca z dolarów 624 zł. No tak, on jest tam w tej chwili w jednej sieci tylko dostępny. Nie wiadomo, czy będzie w ogóle szerzej dostępny i czy będzie u nas, ale kurczę, u nas weszły trzy modele podobne, w zasadzie z podobnej półki. Myślę, że nie ma chyba sensu jeszcze wpychać bazowej K51 do nas na nasz rynek, ale no zobaczymy, co zrobi LG. Nie ma w zasadzie się na czym rozwodzić. Masz jeszcze jakieś urządzenia, które wypadły? Nie, chwilowo nie. To w takim razie w kronikarsko spróbujmy, jeżeli chodzi o daty premier najbliższych. Black Shark 3 i Black Shark 3 Pro mają zadebiutować 8 maja na rynkach europejskich. Nie podali dokładnie na jakich, natomiast w Europie mają debiutować. To są te growe smartfony, jeżeli pamiętacie. Realme Narzo, który jest zapowiadany od nie wiadomo kiedy, ma wreszcie zadebiutować chyba 10 maja, jeżeli dobrze. Przełożyli 11 chyba, może 10. Przełożyli premierę w Indiach, bo one debiutują w Indiach, no a tam wszystko było zamknięte z racji koronawirusa, więc dlatego musieli to odsunąć, a oni widocznie chcą zrobić taką premierę może trochę bardziej, chociaż też na pewno bez ludzi, ale no nie wiem, pewnie też odczekują tak jak Vivo u nas z wyjściem. Jeszcze będzie premiera w Polsce się. Pocophone 2 12 maja i 14 maja Redmi Note 9 w Polsce. No dokładnie. No i po drodze tam jeszcze polska premiera Xiaomi, ale to wszystkim wam opowiemy w przyszłym tygodniu. Czy masz już koniec ogłoszeń, czy jeszcze jakąś premierę? Pocophone nie w Polsce. To znaczy, jeżeli chodzi o premiery, to już koniec jest. Natomiast mam jeszcze takie rzeczy, które wyskoczyły, a zwróciły moją uwagę. Pojawiły się pierwsze rendery Lenovo Legion, smartfona growego Lenovo, który wygląda, przyznasz, dosyć dziwnie. Wygląda dziwnie, ale jest zrobiony według mnie pod gracza. O co chodzi? Jest to ustawione w jakiś sposób, tak, w telefonie dla gracza. Aparat ustawiono fotograficzny z tyłu, ustawiono mniej więcej, no prawie w środku tylnej ścianki, ale po co? No popatrzcie, jak gracie, trzymacie telefon tak i może chodzi, przepraszam, nie ten palec, może chodzi o to, żeby korzystać z rzeczywistości rozszerzonej. Które są tutaj. Tak. Wtedy się nie brudzi obiektywów i paluchy nie zahaczają. Tak? To raz, ale dwa, gry z rzeczywistością rozszerzoną. No muszą mieć tylny aparat, na przykład trzymacie telefon tak i patrzycie, pojawia wam się krajobraz, którego nie zasłaniacie palcem. Przedni aparat też jest dziwnie, bo nadal trzymamy telefon poziomo, a przedni aparat wyjeżdża tu. Po co? No po to, żeby streamować, tak jak gracie. Ale słuchajcie, ja teraz gram i tu do was mówię, nie? Ma to bardzo dużo sensu, tak samo jak przewód, gniazdo USB-C wypuszczone też na boku, żeby przewód, jak trzymacie telefon poziomo, wisiał tu, a nie ku was w paluchy. Także stricte growy to będzie telefon,
A do tego... Niszowy smartfon dla streamerów. Tak, no dla naprawdę już takich mocno zapalonych graczy. Nie wierci. Dobra, co jeszcze z tego uwagę zwróciło? Chyba straciliśmy łączność, Jacek. Masz Okej. Przerwa w łączności. Ale pytanie, czy to u mnie, czy u ciebie? Słyszysz mnie teraz? O, teraz? Nie wiem. Kurde, a ty mnie? No dobrze, nie wiem, co z tego wyjdzie. Ja chciałem jeszcze wspomnieć, że pojawiły się informacje o Huawei 30 Pro w nowej edycji. Nie bardzo wiemy, jakie zmiany zajdą w tej nowej edycji, ale coś ma się dziać. No nie poza tym jeszcze... Zmiany duże, bo chodzi o certyfikację Google, nie? Więc pamięć, tak. Styl, coś takiego, nie? Aparat może. Najwyraźniej... O, Jacek, nie macie. No nic nie poradza teraz. No nic nie zmienię. No więc co, chyba musimy pomału kończyć. Bo coś jest nie halo. O tym, że aferka się pojawiła z Xiaomi, która mi się tłumaczyło. Rzecz została podana przez poważny serwis, bo przez Reuters. Xiaomi się tłumaczyło, że Reuters źle zinterpretował to, co się dzieje w smartfonach Xiaomi, w związku z tym nie wiadomo, co z tego w końcu wyjdzie. Jak to, co wyjdzie? Boję się, że kurczę, szykuje się kolejny ban dla kolejnej chińskiej firmy w Stanach i tyle. Ale zobaczymy, nie wybiegajmy w przyszłość, bo nie politykujemy tutaj. No. Nie wiem, ale coś jest na rzeczy, skoro takie publikacje się pojawiają. Xiaomi nie dostanie bana w Stanach, bo nie ma takiego powodu, Adam. Xiaomi się w Stanach, zdaje się, nie bardzo sprzedaje, a poza tym nie chcą wchodzić do amerykańskich operatorów w związku z tym. Z jednej strony masz rację, ale nie wiem, no jakieś powody tego być muszą. Takich rzeczy się nie robi bez powodu. A może to po prostu przypadek, że to akurat amerykańskie medium o tym napisało. Tak, to na pewno jest przypadek i tak pozostało. No dobra, dopóki mamy łączność, to się chyba pożegnamy. Dobra, to ty się żegnaj, jeszcze powiem o jednej rzeczy, bo gdybyśmy cię stracili, to może proszę, pożegnaj się najpierw ładnie z widzami. No ja się żegnam, dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę, że do nas wpadliście. Zapraszamy za tydzień, bo prawdopodobnie tygodniówka będzie normalnie. Życzymy wam ładnej pogody na weekend i wszystkiego dobrego. Macham, a teraz słuchamy Adama. Dobra, to ja jeszcze ogłoszenie takie małe. Jak już pewnie może widzieliście na YouTubie naszym, zaczynamy konkurs z Oppo Reno 3. Wy możecie go potestować. Co zrobić, żeby go potestować? Dowiecie się w poniedziałek. Zresztą ja już wam zapowiedziałem, musicie wymyślić, jak wy go przetestujecie. I powiem wam, że jak wybierzemy waszą odpowiedź, waszą propozycję, to będziecie go musieli przetestować, więc kombinujcie dobrze, tak żebyście byli w stanie to wykonać i do nas wysłać. Wszystkie szczegóły w poniedziałek i ja też już się z wami żegnam, bo za moment nas znowu rozłączy z Jackiem. Także trzymajcie się ciepło, dzięki za oglądanie. No i do następnego tygodnia. Miejmy nadzieję, że się zobaczymy i problemy techniczne tym razem nam już nie przeszkodzą. U Jacka nie będą pukać, u mnie nie będą wiercić, a internet zacznie działać po ludzku. Do zobaczenia. Wszystkiego dobrego, cześć. Cześć.